Moi drodzy uczniowie, posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym Zośce i kilku innych cudownych ludziach o niezapomnianych czasach lat 1939-1943, o czasach braterstwa i grozy. Tymi słowami zaczyna Aleksander Kamiński przepiękną opowieść o przyjaźni, dojrzewaniu i o trudnym czasie wojny. Zaczniemy od tego, kim był Aleksander Kamiński. Musimy kojarzyć go z tym, że był harcmistrzem, to znaczy, że był przełożonym harcerzy jeszcze przed wojną. Był działaczem społecznym, pedagogiem, wychowawcą, znawcą młodzieży i ich przyjacielem. Myślę, że doskonale rozumiał, co tam w sercu młodego człowieka gra. Był o 20 lat starszy od bohaterów, których opisał. Także ważne, żeby kojarzyć to, że relacja między nim a jego bohaterami to bardziej relacja wychowawcy i uczniów. Bohaterów książki poznajemy w momencie, kiedy rozpoczynają okres dorosłości. Jest to czas, kiedy kończą liceum, zdają maturę, jest to rok 1939. Są uczniami elitarnego liceum Batorego przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Mają głowy pełne pomysłów, marzeń, mają też duże możliwości. Wszyscy należeli do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, gdzie ich przełożonym, komendantem tej drużyny, był ich nauczyciel geografii. To też pokazuje, jakie relacje łączyły uczniów z nauczycielami. Nie tylko na zasadzie autorytetu, ale także jakiejś tam przyjaźni. Akcja, a właściwie przedakcja powieści, rozpoczyna się w czerwcu 1939 roku, kiedy to młodzi maturzyści udają się na wycieczkę w Beskid Śląski razem ze swoim przełożonym nauczycielem geografii Zeusem i tam też zastanawiają się, co ich czeka. Są pełni optymizmu, planów, zastanawiają się, jakie szkoły wybrać, czym się wykształcić, co też z siebie, od siebie powinni dać innym ludziom. Tak, oni zdają sobie sprawę z tego, że są może nie tyle wyjątkowi, co w takiej dobrej sytuacji społeczno-materialnej, która w pewnym sensie zobowiązuje ich do tego, żeby tym podzielić się z ludźmi, którzy nie mieli takiego dobrego startu. Znamienne są słowa Rudego, który mówi o tym, że szlachectwo, tutaj właśnie ta pozycja, zobowiązuje. Kamiński przy opisie buków, jak nazywa drużynę harcerską, do której należą nasi bohaterowie, podkreśla jednak, że oni nie są wyjątkowymi bohaterami, nie są wyjątkowymi ludźmi, że takich jednostek w Polsce było dużo więcej, jakby oni przedstawiają swoje pokolenie, tak, rys młodego pokolenia, dający nadzieję na lepszą Polskę. Kamiński nie przedstawia ich jako pokolenia straceńców, którzy stracili szansę na piękną młodość, raczej pokazuje nam ludzi prawdziwych, pełnych życia, którzy mają normalne rozterki, nie tylko moralne, ale takie zwykłe życiowe, którzy zakochują się, którzy myślą o tym, co zrobić następnego dnia. Przez to stają się nam jeszcze bliżsi. Pamiętajmy, że gdy rozpoczyna się akcja powieści, oni mają po 18-19 lat, także tak naprawdę są niewiele starsi od was. Przychodzi wrzesień 1939 roku i okazuje się, że marzenia muszą poczekać. Tak, jakby nowa rzeczywistość, której absolutnie się nie spodziewali. Tutaj musicie wiedzieć, że propaganda polska robiła bardzo dużo, aby wśród nastrojów Polaków nie pojawiały się jakieś pesymistyczne myśli. Raczej przedstawiano nas jako naród zwycięzców i pokazywano, że nie ma żadnego zagrożenia. Dlatego wrzesień 1939 roku dla wielu ludzi był absolutną katastrofą, ponieważ w ogóle nie spodziewali się takiej sytuacji. No i też tak było z naszymi młodymi bohaterami. O kim mowa? Mamy trzech głównych, wyraźnie zarysowanych bohaterów. Janka Bytnara Rudego, Aleksego Dawidowskiego Alka i Tadeusza Zawadzkiego Zośkę. To koledzy właściwie z jednej klasy, z jednej drużyny harcerskiej, których łączy zadziwiająco dużo. Kamiński podkreśla, że to nie tylko szkoła, nie tylko koledzy, ale przede wszystkim dom ukształtował tych młodych ludzi. Oni na pewne pytania nie musieli sobie w ogóle odpowiadać, na przykład na pytanie, czy wziąć udział w walce, ponieważ te odpowiedzi wynieśli już z domu. Oni byli wychowani w duchu patriotyzmu i w duchu bycia społecznikami. Już w październiku pojawiły się pierwsze złe wiadomości dla chłopców.
doszło do aresztowania ojca Alka. Dlaczego go aresztowano? Oczywiście Niemcy w pierwszej kolejności więzili ludzi, którzy mogliby im jakoś zagrozić. Ojciec Alka był kierownikiem fabryki przemysłowej i odmówił przekształcenia jej w fabrykę broni dla Niemców. No to było wystarczającym powodem, żeby uwięzić go, a niestety pół roku później także rozstrzelać. Tu widać pierwsze takie informacje wyraźne o charakterze Alka. Alek postanawia, że dopóki ojca nie wypuszczą, jako taki rekompensatę, nie wiem, może pokutę, nie będzie spożywał cukru ani żadnych słodyczy. No i tak też czyni, aż do momentu, kiedy dowiaduje się, że ojciec jego nie żyje. Drugie postanowienie, i pewnie mające większy wpływ na jego przyszłość, było takie, że nie odpuści Niemcom i od tej pory po prostu rozpocznie z nimi walkę. Wszyscy chłopcy należący do Buków natychmiast rozpoczęli poszukiwania możliwości wzięcia udziału w jakiejś akcji przeciwko Niemcom. Odnaleźli organizację zwaną Planem i tam rozpoczęli z nimi współpracę. Polegała ona na takich pierwszych niewielkich akcjach sabotażowych. Jedną z akcji było na przykład zagazowanie lokalu restauracji, w której spożywali posiłki Niemcy, ale także jacyś bogatsi Polacy. Ta współpraca z Planem nie za bardzo się układała, ponieważ naszym Bukom nie bardzo odpowiadał chaos organizacyjny. W grudniu zrezygnowali ze współpracy. Wtedy rozpoczął się okres poszukiwań kolejnych, natomiast musicie wiedzieć, że dotarcie do jakichś struktur państwa podziemnego nie było takie proste. Gdyby było proste dla Polaków, byłoby też proste dla Niemców. Więc mimo chęci nie udało im się nigdzie dołączyć. Nadeszła zima, kończyły się pieniądze. Oni jako młodzi mężczyźni mieli możliwość wsparcia swoich rodzin i zatrudnili się w firmach szklarskich. Gdy skończył się okres szklenia, Rudy zajął się tym, co potrafił najlepiej, czyli udzielał korepetycji, a Alek uruchomił pierwszą rikszę ze swoim kolegą. Co ciekawe, w tym samym czasie Zośka i jego rodzina zajmowali się wytwarzaniem marmolady. W drugiej połowie 1940 roku i także na początku 1941 chłopcy zajęli się samokształceniem. Zorganizowali tajne komplety, koła dyskusyjne. Bardzo dużo czasu i uwagi poświęcali temu, by w razie, w sytuacji, gdyby Polska odzyskała niepodległość, to żeby młodzi ludzie wiedzieli, jak ją odbudować. To jest też czas, kiedy nasi bohaterowie wstępują do szkoły budowy maszyn Wawelberga, którą zresztą Rudy kończy z wyróżnieniem. Przyszedł marzec 1941 roku i wreszcie chłopcy trafili na to, o co im chodziło. Wreszcie mieli możliwość bardziej aktywnego wzięcia udziału w walce z przeciwnikiem, choć jeszcze nie takiego, o jakim marzyli. Tutaj, w organizacji Wawer, w organizacji Małego Sabotażu, spotkali się właśnie z Aleksandrem Kamińskim, mieli sposobność porozmawiać. Przypominam, że Aleksander Kamiński to oczywiście autor naszej książki i twórca właśnie Małego Sabotażu. Tutaj chłopcy odżyli, mieli możliwość wykazania się. Zanim omówimy akcje, w których wzięli udział w ramach Małego Sabotażu, chciałam tylko przypomnieć, czemu właściwie taki mały sabotaż służył. Bo właściwie żadnych fizycznych uszczerbków na zdrowiu Niemcy nie ponosili. Tu chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o pokazanie z jednej strony Polakom, że jest taka wola walki w narodzie, że nie są sami, że jest jakiś pomysł na to, że są ludzie, którzy myślą o tym, co robić dalej. Takie dawanie nadziei Polakom. Z drugiej strony pokazanie Niemcom, że choć przegrali, to nie zostali pokonani. Że w Warszawie są ludzie, którzy ich nienawidzą, bo tak naprawdę za każdego rogu może wyjść jakiś mieszkaniec Warszawy, który zemści się za krzywdy doznane od nich. Także mały sabotaż to takie działanie psychologiczne na jednych i na drugich. I chłopcy świetnie się w tym odnaleźli. Zresztą zobaczcie. Jedną z pierwszych akcji, którą zasunął Rudy, było namalowanie wielkiego napisu „Tylko świnie siedzą w kinie” na murze przy ulicy Rakowieckiej. Do tej pory jest to bardzo ruchliwa ulica. Chłopcy zasłynęli akcją skierowaną przeciwko Paprockiemu, czyli człowiekowi, który zajmował się m.in. pośrednictwem w zakupie prasy niemieckiej. Chłopcy dawali mu do zrozumienia, że jest to działanie na szkodę kraju, jednak zwykłe pogróżki niewiele pomagały.
Członkowie małego sabotażu regularnie wybijali temu człowiekowi okna w jego sklepach. W pewnym momencie dali ogłoszenie do prasy lokalnej, że Paprocki chciałby wyzbyć się węgla w promocyjnej cenie, co spowodowało zalanie go telefonami od potencjalnych kupców. Jednym z elementów akcji przeciwko Paprockiemu było rozwieszenie w mieście klepsydr z jego nazwiskiem. Akcja zakończyła się sukcesem, ponieważ Paprocki zrezygnował z pośrednictwa. Alek i Rudy lubili ze sobą rywalizować. Między innymi na cel wzięli sobie flagi niemieckie. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że te flagi na urzędach, w różnych ważnych instytucjach, to nie były małe proporczyki, tylko wielkie, kilkumetrowe płachty materiału. I ściągnięcie ich na pewno zwracało uwagę przechodniów. Rudy tutaj zasłynął ściągnięciem 3 wielkich flag z budynku Zachęty w centrum miasta. Tutaj odwołam się do tych, którzy znają topografię Warszawy. Zauważcie, że między Zachętą a mieszkaniem Rudego przy Alei Niepodległości to co najmniej kilka kilometrów. Chłopak prawdopodobnie owinął się tym materiałem, ukrył go pod płaszczem swojego ojca i pieszo dotarł do domu. Wyobraźcie sobie, że w momencie rewizji byłoby z nim chyba nieciekawie. Także ogromne ryzyko. Tutaj ogromne znaczenie psychologiczne dla osób, które widzą takie resztki flagi niemieckiej w strzępach. Z kolei Alek zasłynął przede wszystkim akcją związaną z pomnikiem Kopernika. Akcję tę przeprowadził w lutym, czyli zima, zaspy, mróz. Otóż Niemcy zakryli tablicę upamiętniającą Kopernika swoją własną tablicą niemiecką. I Alek, poznawszy datę urodzin Kopernika, postanowił tej niemieckiej tablicy się pozbyć. Problem był taki, że pomnik, który stoi przy krakowskim przedmieściu, mieścił się przy ówczesnym budynku policji niemieckiej. Tutaj pomogła Alkowi prawdopodobnie pogoda, ponieważ stróż pilnujący budynku policji prawdopodobnie schował się gdzieś w celu zagrzania się i Alek niepostrzeżenie taką wielką tablicę przeciągnął w pobliską zaspę i stamtąd kilka dni później z kolegami wywiózł ją w jakieś inne miejsce. Niemcom bardzo się to nie spodobało, gdy zauważyli efekt i w odwecie postanowili zdemontować pomnik Kilińskiego, bardzo ważny dla warszawiaków. Ale gdy dowiedział się o tym, postarał się o to wykupić szablę z tego pomnika, a później śledził jego dalsze losy. Okazało się, że Niemcy postanowili ukryć go w pobliskim Muzeum Narodowym, które mieści się przy Alejach Jerozolimskich. I Alek czym prędzej tam się udał i na murze muzeum wypisał wielkimi literami "Jam tu, ludu Warszawy, Kiliński Jan". Myślę, że na niejednej twarzy błąkał się wtedy uśmiech. Tutaj mamy pomnik lotnika, na którym z kolei Rudy wymalował znak Polski Walczącej. Pamiętamy sytuację z książki. Rudy był doskonale przygotowany do tej akcji, ponieważ wygasił wszystkie okoliczne latarnie. Natomiast tuż przed namalowaniem tego znaku osoba odpowiedzialna za zapalanie latarni ponownie je zaświeciła, ale Rudy nie zrezygnował z namalowania tej kotwicy. Zrobił to w świetle lamp i bezpiecznie udał się do domu. Moi drodzy, pomnik lotnika to miejsce, gdzie dookoła mieszkali właściwie sami Niemcy. Tutaj pewnie warto zastanowić się, czy to była odwaga, czy może już zbędna brawura. Pamiętajcie, że Rudy cały czas walczył ze sobą i ze swoim strachem. Był to może element budowy jego charakteru. Tutaj na mapie Warszawy chciałam pokazać Wam, że cała Warszawa w pewnym momencie była ostemplowana znakami Polski Walczącej. Tutaj prym wiódł oczywiście Tadeusz Zawadzki-Zośka, który jednego dnia wymalował 80 znaków Polski Walczącej, która później, jak wiecie, stała się symbolem także Powstania Warszawskiego. Obok Polski Walczącej pojawiały się znaki V, litera V, czyli Victory, czyli zwycięstwo. No raczej nie podobało się to wszystko Niemcom. Akcji sabotażowych było zdecydowanie więcej. Na pewno pamiętacie akcje związane z wybijaniem szyb fotografom, którzy w swoich witrynach umieszczali zdjęcia niemieckich oficerów. Zagazowywanie kin, dlatego że w kinach grano wtedy niemieckie propagandowe filmy, a dochód z nich przeznaczano na wzmocnienie armii niemieckiej.
Znamienna jest także akcja Rudego i Zośki, którzy zagazowali sklep mięsny, w którym sprzedawano mięso i wędlinę wyłącznie Niemcom, w sytuacji, gdzie warszawiacy przymierali głodem i żywność była na kartki. Akcja małego sabotażu to takie pozornie niewielkie działania, które miały wzmocnić ducha walki w warszawiakach. Chłopcy mieli tutaj ogromne pole do popisu. Listopad 1942 roku przyniósł kolejne zmiany dla chłopców. Dowództwo dostrzegło, że są świetnymi przywódcami, że świetnie sobie radzą w akcjach małego sabotażu i postanowiono to wykorzystać. Wiedzieli, że mały sabotaż nauczył ich już punktualności, karności, drobiazgowego planowania, odpowiedzialności i takiej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dlatego też z małego sabotażu przeszli do akcji dywersyjnych. Jaka jest różnica? Tutaj już nie chodzi o ulotkę, o plakat, o stempel, ale o granat, pistolet albo dynamit. Tutaj chodzi już o taką męską, prawdziwą walkę. Chłopcy mają lat 21-22. Pierwszą akcją, jaką powierzono chłopcom, jest akcja wysadzenia pociągu wiozącego broń i zaopatrzenie na front wschodni. W ogóle warto wspomnieć, dlaczego akurat w tym okresie tak wiele akcji dywersyjnych zaczęto przeprowadzać. Niemcy przegrywają pod Stalingradem, przegrywają w Afryce, następuje pewien odwrót. Przez to czujność w Polsce na pewno jakoś spada. Akcja dywersyjna pierwsza udaje się fantastycznie i później przez jakiś czas chłopcy mają równie dużo szczęścia. Warto przypomnieć sytuację, kiedy Alek zupełnie przypadkiem zostaje złapany w łapance ulicznej. Przechodzi przez pawiak i na własne życzenie trafia do transportu, który wywozi, czy ma zamiar wywieźć ludzi poza Warszawę. Wsiada w ten sposób w samochodzie przewożących grupę więźniów, by w odpowiednim momencie móc wyskoczyć. To bardzo ważne jest to, co zaobserwował Alek. Namawiał 20 mężczyzn, którzy jechali razem z nim tym samochodem na ucieczkę. Powiedział im, że jeżeli zrobią to wspólnie, każdy pobiegnie w inną stronę, to możliwe, że ktoś zginie, ale wszystkich dwóch żandarmów wiozących na pewno nie będzie mogło gonić, a spotkał się z apatią, z dziwnymi spojrzeniami i uciekł sam. Udało mu się. Był szalenie z tego dumny, przybiegł do domu Zośki i gdy kończył opowiadać tę historię, wpadł do nich Rudy, który właśnie tego samego dnia uniknął aresztowania, uciekając ze swojego mieszkania przez okno. Czy tutaj zawdzięczał to szczęściu? Myślę, że nie do końca. To są pewne przemyślane działania, na pewno też umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Tu warto wspomnieć o tym, że chłopcy, gdy chwytali za broń, mieli różne dylematy, zwłaszcza Alek borykał się z problemem, czy to właściwie, czy on ma prawo odbierać komuś życie tylko dlatego, że ten ktoś robi mu krzywdę. Naprawdę odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta i chłopak poświęcił bardzo dużo czasu, żeby szukać odpowiedzi na to pytanie. Niestety nadszedł marzec 1943 roku. 19 marca został aresztowany Heniek, jeden z działaczy podziemia. W jego notesie gestapowcy odnaleźli wzmiankę o Rudym i niestety jego adres zamieszkania. Do mieszkania Bytnara wpadło gestapo i aresztowano jego i jego ojca. Co ciekawe, mieli przeświadczenie, że Rudy jest jakby ważnym elementem sprężyny dywersyjnej, dlatego przesłuchiwano go natychmiast już na pawiaku. Tak do przesłuchań doszło 15 minut po przywiezieniu go na miejsce. Nie będę skupiać się tutaj na sposobie torturowania Rudego, na sposobie przesłuchań, wymuszaniu informacji. Doskonale pamiętacie na pewno, w jakim stanie znaleźli go później koledzy. Ważne, żebyście wiedzieli, że tuż po tym, gdy Zośka dowiaduje się o aresztowaniu Rudego, swojego wtedy najlepszego przyjaciela, najbliższego człowieka, natychmiast uruchamia machinę, która pozwoli mu uratować go. Nie jest to takie proste, ponieważ Zośka nie jest decyzyjny. Kontaktuje się z przełożonymi, okazuje się, głównego komendanta nie ma akurat w Warszawie, przez to czas akcji odsuwa się. Wiemy, że w tym czasie Rudy jest torturowany i z każdym dniem słabnie. Dla mnie najbardziej przykrą sceną, którą obserwuję czytając książkę, jest ta, w której Zośka gotowy jest do odbicia swojego przyjaciela razem z grupą kolegów. Zajęli już swoje stanowiska i czekają tylko na sygnał. Wiedzą, że za moment będzie przejeżdżała tuż obok nich więźniarka z ich przyjacielem.
i niestety na chwilę przed dostają informację, że muszą odwołać akcję. Akcja pod Arsenałem, która miała miejsce 26 marca 1943 roku, uznana została za największy akt, największą akcję dywersyjną podziemia. Akcja odbicia Rudego, na tyle ile było to możliwe, była dość szczegółowo przygotowana. Chłopcy mieli informację od swojej wtyczki na Alei Szucha, od Wesołego, o trasie przejazdu, także dokładnie mogli wybrać miejsce dogodne do odbicia więźnia. Przypominam jeszcze, że Rudy przewożony był z Alei Szucha, czyli z miejsca, gdzie go przesłuchiwano, na Pawiak, czyli do największego więzienia w Warszawie, które mieściło się na terenie getta. I teraz przyjrzyjcie się mapie. Niebieski prostokącik to nasza więźniarka przewożąca więźniów, która miała jechać ulicą Bielańską i z zamiarem wjechania w ulicę Nalewki, która doprowadziła do bramy getta. Dlaczego to miejsce było dogodne? Bo zobaczcie, choć dziś mapa wygląda troszeczkę inaczej, to wtedy samochód w tym miejscu przy Arsenale musiał zwolnić, ponieważ wchodził w taki podwójny zakręt, prawda? Najpierw troszeczkę w lewo, później w ulicę Nalewki. I teraz przyjrzyjmy się ustawieniu naszych oddziałów. Czerwone kropeczki to Niemcy, którzy no niestety pojawili się niespodziewanie, a zielone kropeczki to polscy koledzy Rudego, którzy postanowili go odbić. Moi drodzy, dowódcą został Orsza. Dlaczego nie Zośka? Dlatego, że był zbyt emocjonalnie związany z Rudym i mógł popełnić jakiś błąd wynikający z tej więzi, prawda? To tak jak chirurg, który nie może operować bliskiej sobie osoby. Pierwszym elementem, którego nie przewidzieli, to pojawienie się żandarma niemieckiego i wywiązanie się strzelaniny. I teraz uwaga, jedzie sobie więźniarka i jej kierowca zauważa, że dzieje się coś podejrzanego, więc postanawia nie skręcić w ulicę Nalewki, a pojechać ulicą Długą. Tutaj zostaje obrzucony butelkami z benzyną. Uwaga, z trzech butelek tylko jedna trafia w samochód, ale to na szczęście wystarcza. Samochód zaczyna płonąć, dlatego też musi się zatrzymać. Wywiązuje się strzelanina, podczas której niestety ginie jeden z chłopców, Buzdygan. Chciałam wam też powiedzieć, że ulica Długa w tamtym czasie to była ulica brukowana, czyli takie kocie łupy. Chłopcy w pierwszej wersji swojego planu chcieli Rudego wywieźć stamtąd na takiej prowizorycznej rikszy, która podskakiwałaby na każdym kamieniu. No nie przewidzieli, że Rudy nie będzie w stanie nawet chodzić, podnieść, że będzie tak bardzo skatowany. Dlatego zarekwirowali samochód, przenieśli Rudego do niego i oddział z nim Zośka udali się ulicą Długą Starego Miasta razem z rannym Rudym. W tym czasie pozostali chłopcy również musieli się stamtąd ewakuować. Nas będzie interesował oddział Alka, czyli oddział granatów, którzy biegiem udali się w stronę Starego Miasta, czyli również ulicą Długą. Tutaj nam pojawił się Urząd Pracy, który znajduje się w głębi tej ulicy. I niestety pojawia się tutaj moment zaskoczenia. Tego nie przewidzieli, planując tę akcję, że Urząd Pracy przejęty przez Niemców będzie obsadzony wieloma Niemcami i tam też Niemcy w cywilu ostrzelali ten oddział. Przy tym Urzędzie Pracy właśnie zostaje ranny Alek, dostaje kulę w brzuch, ale mimo rany Alek jeszcze dwukrotnie rzuca granat, dzięki któremu jego oddziałowi udaje się ujść stamtąd bezpiecznie. Odpowiedź na pytanie, czy akcja pod Arsenałem była jednoznacznie udana, nie jest wcale taka prosta. Z jednej strony uratowano Rudego razem z innymi więźniami, pozwolono mu umrzeć w godnych warunkach. Z drugiej strony w odwecie Niemcy rozstrzelali wszystkich więzionych więźniów na Pawiaku. 30 marca umierają chłopcy Alek i Rudy, jeden na skutek tortur stosowanych podczas przesłuchań przez gestapo, drugi w walce, jak żołnierz w walce uratowanie przyjaciela. Chłopakom z drużyny łatwiej pogodzić się ze śmiercią Alka, ponieważ śmierć żołnierza jest czymś normalnym w takiej sytuacji. Natomiast bestialstwa wrogów nie mogą jakby przyjąć do wiadomości i obraz Rudego myślę, że bardzo długo jeszcze tkwił im przed oczami. W odwecie za katowanie Rudego podczas śledztwa kierownictwo walki konspiracyjnej wydało rozkaz zabicia, likwidacji
dwóch ludzi z tym związanych, Langego i Schulza. I tak też się stało. Tutaj muszę wspomnieć, że po akcji pod Arsenałem Zośka był w bardzo słabej kondycji psychicznej i na jakiś czas musiał opuścić Warszawę. Tam też spisywał pamiętnik, wspomnienia dotyczące Rudego i głównie akcji pod Arsenałem, co stało się inspiracją do napisania książki, ale o tym za momencik. Gdy powrócił do Warszawy, został mianowany dowódcą kolejnej akcji dywersyjnej, tym razem w Celestynowie. Akcja polegała na tym, że mieli nocą odbić więźniów transportowanych z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego, z Majdanka do Oświęcimia. W tamtych czasach nie wystarczyło włączyć Google Maps, żeby przeanalizować trasę pociągu. Trzeba było udać się na miejsce, dowiedzieć się, według jakiego rozkładu pociąg przejeżdża, do którego transportu dołączona jest więźniarka, bo nie każdy transport tak wyglądał, i tym zajmował się Zośka. Kamiński wielokrotnie podkreśla w książce, że sama akcja dywersyjna to jest uwieńczenie trudu. Tak naprawdę całe przygotowanie, rozeznanie, znalezienie ludzi, a także sprzętu, to jest ta rzecz najtrudniejsza i Zośka w tym doskonale się sprawdzał. Akcja odbicia więźniów mimo początkowych trudności przebiegła bez większych zgrzytów, mimo że tego nie przewidzieli, 400 metrów od nich, od tego pociągu, który atakowano, stał pociąg pełny ludzi Wehrmachtu, czyli niemieckich żołnierzy, z pełnym uzbrojeniem. Kamiński nie mówi, dlaczego nie interweniowali, bo zakłada, że niemożliwe jest, że nie słyszeli akcji pół kilometra od siebie. W każdym razie akcja Celestynów, akcja udana. Kolejna akcja, w której Zośka bierze udział i znowu jest dowódcą, to akcja pod Czarnocinem i tutaj kompletna katastrofa. Ginie wielu ludzi, jakby od samego początku piętrzą się przed nimi problemy, łącznie z tym, że celem akcji było wysadzenie mostu w chwili przejeżdżania przez niego pociągu właśnie z bronią niemiecką. Ale grupa Zośki spóźniła się i też nie udało im wysadzić się całego mostu, jedynie zrobić im niewielką dziurę, a w drodze powrotnej stracili kolejnych ludzi. W całym tym procesie widać też dojrzewanie Zośki. Cały czas pamięta słowa Rudego i rozmowy z nim o tym, że najważniejsze jest służenie ojczyźnie, ale służyć można nie tylko walką, ale także można służyć społeczeństwu poprzez samokształcenie i później służenie ludziom, zapobieganiu biedzie, także, czyli kształceniem siebie w celu przekazywania tego w jakiś sposób innym. Dlatego też Zośka z pomocą kolegów zadbał o to, by młodzi członkowie podziemia edukowali się. Dostęp do edukacji był utrudniony, natomiast on zrobił wszystko, by ruszyły tajne komplety i do wzięcia w tym udziału poproszono m.in. nauczycieli właśnie z Batorego, czyli ze szkoły, której absolwentem był Zośka. W tym też czasie Zośka prowadził wiele rozmów ze swoją o 2 lata starszą siostrą, która zasugerowała, że bez Alka, bez Rudego to podziemie jakby już nie jest takie samo, i wtedy Zośka mówi, że tymi słowami uświadomiła, że może nie do końca tak jest, że z nimi jest jak z lasem, że niektóre drzewa padają pod siekierą drwala, natomiast las cały rośnie, że cały czas widzi, dostrzega, że wśród młodych ludzi zostały zaszczepione te najważniejsze idee i tak naprawdę Rudy czy Alek, czy on później już będą mieli swoich następców, którzy nie pozwolą się tak zgnębić i będą walczyć o swoją ojczyznę. Finał historii jest bardzo pesymistyczny, ponieważ w ostatniej swojej akcji dywersyjnej w sierpniu tego samego roku, w którym zginęli Rudy z Alkiem, czyli w sierpniu 1943 roku, ginie Zośka pod Sieczychami. Akcja miała polegać na tym, że w jednym czasie kilkanaście oddziałów miało likwidować posterunki policji niemieckiej wokół guberni. Czyli akcja miała odbyć się równolegle. W jednym z oddziałów był Zośka, on był tam jako obserwator, czyli była to akcja szkoleniowa dla innego dowódcy. Akcja uznana została za doskonale przeprowadzoną, okrzyknięto ją pełnym sukcesem. Jedyną osobą, która zginęła w tej akcji, był Zośka.
Kamiński jednak nie zostawia nas ze śmiercią Zośki. Mówi, że w tej chwili musi przerwać tę opowieść. Tak, ale walka trwa. Walka o ojczyznę i o braterstwo. Specjalnie używa czasu teraźniejszego, by pokazać pewną ciągłość. Teraz, moi drodzy, dwa słowa o genezie utworu. Już wspomniałam wam, że Aleksander Kamiński opierał się w dużej mierze na pamiętniku Zośki, który ten spisał po śmierci Rudego w ramach pewnej terapii. W wielu miejscach można dostrzec cytowane wprost, zaznaczone cudzysłowem, fragmenty pamiętnika i dosłownie przytoczone rozmowy bohaterów. Dla uporządkowania. Rudy umiera 30 marca 1943 roku. Półtora miesiąca później gotowy jest już pamiętnik Zośki, który stworzył go bardziej dla siebie niż dla kogo innego. Spotyka Aleksandra Kamińskiego, przekazuje mu ten materiał, bo jest nim ten zainteresowany. I w lipcu tego samego roku jest już materiał wydany. Oczywiście Zośka dostaje go do pewnego rodzaju recenzji, do przeczytania. I zobaczcie, w tym samym roku, miesiąc później, ginie Zośka. Co to znaczy? To znaczy, że coś nam się tutaj nie zgadza, prawda? W pierwszym wydaniu oczywiście nie było dwóch ostatnich rozdziałów, które dopisał Kamiński już po śmierci Zośki. I w tej wersji książka została wydana dopiero w czerwcu kolejnego roku. Zobaczcie, że książka powstała w czasie wojny, na żywo. Tak, ona była napisana głównie dla młodych ludzi, by dać im nadzieję. Przy okazji omawiania Kamieni na Szaniec bardzo często pojawia się też pytanie, w jaki gatunek literacki wpisuje się ta książka. Otóż jest to na pewno literatura faktu, to znaczy, że autor przy pisaniu jej opiera się głównie na faktach. Ale czy tylko? My skupimy się dzisiaj na dwóch gatunkach, które odnajdziemy w tej powieści. Pierwszym z nich na pewno jest reportaż. Jakie cechy reportażu odnajdziemy w tej powieści? Zobaczcie, na pewno zauważyliście, że pojawiają się postaci rzeczywiste, takie, które znał autor. Mówiłam wam już, że chłopcy spotkali się z Aleksandrem Kamińskim przy okazji działań w Małym Sabotażu. Jakie te postaci? Mamy bohaterów, mamy Zośkę, mamy Rudego, mamy Alka. Łączy ich jedna ważna rzecz. Wszyscy należą do tak zwanego pokolenia Kolumbów, czyli ludzi urodzonych około roku 1920, których matura przypada na okres, na lata około 1938-39, czyli cała dorosłość przypada na lata wojny. Kolejną cechą reportażu to stosowanie przez Kamińskiego dokładnych dat. Mamy podane nie tylko daty roczne, ale daty dzienne, które można sprawdzić w różnych raportach i zostały one potwierdzone. Kolejne to prawdziwe miejsca, które pojawiają się w powieści. Mamy całą topografię Warszawy. Mamy też miejsca poza Warszawą, mamy Kraśnik, mamy Celestynów, Czarnocin czy Sieczychy. Miejsca szczegółowo opisane. I dzisiaj śmiało możemy wziąć książkę Kamienie na Szaniec i wyruszyć śladami naszych bohaterów ulicami Warszawy. Gdzie te miejsca trochę się zmieniły, ale możemy zbadać odległości i przemierzać te same ulice, które przemierzali nasi bohaterowie. Kolejną cechą reportażu jest z pewnością to, że Aleksander Kamiński wykorzystał relacje świadków oraz pamiętnik Zośki. Pamiętnik Zośki jest często dosłownie cytowany przez autora i to z niego autor czerpał wiedzę na przykład o akcji pod Arsenałem i o relacjach między chłopcami. Całość została napisana prozą. I tutaj dopisałam ostatni punkt, że materiał historyczny został wzbogacony narracją i analizą psychologiczną bohaterów. Myślę, że to nie wymaga większego komentarza, bo nasz narrator bardzo pięknie opowiada nam tę historię, a o swoich bohaterach mówi jak o żywych chłopcach, których działanie możemy zrozumieć dzięki temu, że znamy ich środowisko rodzinne, czyli dom, szkołę, a także harcerstwo, z którego się wywodzili. I to są cechy reportażu. Kamiński jako harcerz, harcmistrz, drużynowy, potrafi pięknie opowiadać. Pewnie w swoim życiu opowiedział niejedną historię przy ognisku i w ten sam sposób opowiada nam historię naszych chłopców, czyli
gawędzi. Wstęp, który zaczyna się od słów posłuchajcie opowiadania o Alku, tak? Już mówi nam posłuchajcie, to będzie opowieść mówiona. Oczywiście, gdy wrócimy do genezy, przypominamy sobie, że Kamiński pierwszą wersję książki dyktował swojej żonie, więc rzeczywiście miała ona formę mówioną, ale to posłuchajcie opowiadania, prawda? To już siądźcie koło mnie i posłuchajcie, drodzy czytelnicy. W czasie całej narracji bardzo często zwraca się do nas bezpośrednio, do czytelnika. Mówi, pomyślcie, zauważcie, zastanówcie się, zwróćcie uwagę. No i oczywiście ostatnia swoboda w prowadzeniu wątków, czyli to przeskakiwanie z tematu na temat, chociaż na pewno uzasadnione. Czyli podsumowując, Kamienie na szaniec to literatura faktu, która zawiera w sobie elementy reportażu, a także gawędy. Z pewnością znajdziemy też w niej elementy, nie wiem, powieści dokumentalnej, ale nie będzie to z pewnością trudne do udowodnienia. Pamiętajcie, że te gatunki literackie przenikają się. Bardzo rzadko zdarza się coś, co ma jakąś czystą formę i przypiszemy ją tylko do jednego gatunku. I teraz dlaczego Kamienie na szaniec? Skąd tytuł? Już swojemu pamiętnikowi Zośka nadał taki tytuł, dlatego że, jak twierdził, wieczorem przed aresztowaniem Bytnara rozmawiali na temat książki Koźmińskiego, zupełnie innego autora, książki Kamienie na szaniec poświęconej legionistom, ale legionistom nie Rzymianom, tylko legionistom od Piłsudskiego, którzy fascynowali chłopców, byli dla nich wzorem. Oczywiście tytuły dwóch książek nawiązują do tytułu utworu Juliusza Słowackiego Testament mój, który to Rudy recytuje na łożu śmierci. Musicie kojarzyć ten fragment. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. I przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Moi drodzy, sytuacja, w jakiej znaleźli się bohaterowie książki, jest nam na szczęście zupełnie obca. My nie musimy dzisiaj zastanawiać się, nie mamy takich dylematów moralnych, jak mieli chłopcy i obyśmy takich nie mieli. Pamiętajcie jednak o ich słowach, że tak naprawdę prawdziwe życie to pewnego rodzaju służba. Oczywiście służba drugiemu człowiekowi. Od nas nikt nie oczekuje, że staniemy z karabinem w ręku i będziemy walczyć. Oczekujemy tutaj zupełnie innego rodzaju patriotyzmu. Czy współczesna młodzież może podziwiać bohaterów Kamieni na szaniec? Czy Alek, Rudy i Zośka mogą stanowić dla nas jakiś wzór? Myślę, że odpowiedź na to pytanie musicie odnaleźć sami.